A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Darkwood. Droga do wioski. Tutaj mieliśmy dzisiaj iść, tak? No dobra, no to od tego sobie zaczniemy. Czyli bym musiał jakoś na ukos sobie dojść, na przykład tutaj. Będziemy mieli silos. I od silosa odbijemy na południe i powinniśmy jakoś tam dotrzeć. Ponieważ te lokacje już tutaj zostały obadane, oczyszczone, mam nadzieję, ze wszelkiego zła. Więc nawet nie muszę chyba tej latarni używać. Po prostu się przebiegnę. Ale ziemniora mógłbym sobie chyba zjeść. Co by to zaoszczędzić staminę, a tym samym zaoszczędzić czas, który zaraz ruszy. Ale zanim ruszy, to właśnie ja sobie tutaj ustawię tego ziemniora. Zjem go sobie. Ta, już się pojawił ten symbol płuc. Tak? No dobra, biegniemy na ukos. Aż znajdziemy ten silos, później odbijamy na południe i powinno być wszystko w porządku. Takie są plany wstępne. No i zobaczymy tę wioskę. Na pewno wilk tam mówił coś o wiosce. Jak byliśmy w tej świniarni, to też tam jakieś takie nawiązania były. Tu jest jakaś skrzynka, ale to już przeszukana. Mam wrażenie, że w tej wiosce coś tam się wyjaśni. Dobra, to jest silos. To już też obadaliśmy. Teraz prosto na południe. Dobra, zjem sobie kolejnego ziemniora. No czemu by nie? Skoro tutaj biegnę dalej. Tylko trzeba uważać, bo wiecie, na pewno wszystkich pułapek to ja nie znalazłem po drodze, żeby w jakąś nie wpaść. Ptasiory, jak słychać, o właśnie, to znaczy, że zwłoki są. No i znalazłem zwłoki. Ja na to wcześniej tak za bardzo nie zwracałem uwagi, ale tak to właśnie jest. Jak gdzieś są ptaki, kraczą, coś to... To warto się rozejrzeć. No dobra, i teraz powiedzcie mi, jak to tutaj będzie. Czy wystarczy, że ja pójdę na dół i coś tu się stanie? Ciekawe. Pomalutku. Pomalutku, ostrożnie. Jest jakieś drzewo zakrwawione. Rozpruta świnia. No jest, świnia rozpruta, nie da się ukryć. Aha, no przyjrzałem się. Zapis się zrobił na rozprutej świni. Taki punkt orientacyjny. Chociaż w takim miejscu to... No dobra, będzie coś nowego. Ostrożnie. Zobaczymy, jak to wygląda. Aha, stare, dobre, znajome pola marihuany. Czy co to tam jest? Czas się zatrzymał, a? Czyli nie trolling żaden, nic, bo tam jeden z widzów coś tam pisał, że nie będę się musiał tutaj spieszyć, bo będzie czas zatrzymany. No zgadza się, jest zatrzymany czas. No dobra, na wszelki wypadek łopata w dłoń, jakaś zbrojka jest, pułapka jest. Co ja tu jeszcze brałem? Jakiś wytrych mamy. No dobra, piguły, zegarek, no niepotrzebny, skoro czas zatrzymany, ale dzięki zegarkowi wiem, że na pewno czas jest zatrzymany. Przyjrzymy się temu wszystkiemu. Tutaj coś jest. Dobra, zobaczmy sobie te pola. Może coś tu ciekawego będzie. Jest, jest jakiś gościu. Ale zanim dojdziemy do gościa, to ja muszę się rozejrzeć, bo my w takich polach marihuany to kiedyś grzyby zbieraliśmy, więc nigdy nic nie wiadomo. Może tutaj też mają grzyby. No dobra, czy to jest ktoś agresywny? Dzień dobry. Kim jesteś? Odejdź. Aha. Nie mogę w niego kliknąć, wejść... Nie mogę wejść w interakcję. No dobra, on tutaj coś sobie zbiera albo sieje, nie wiem co on tu robi. Ale chyba nie stanowi jakiegoś zagrożenia, więc ja tu się jeszcze troszeczkę rozejrzę, aczkolwiek... No nie, no tutaj raczej nic nie ma. Jest taczka, woreczek, ale też takie... takie nieklikable. No dobra, rozejrzyjmy się w takim razie dalej, co tutaj jest. Oho. Drewno. Nope, robimy teraz selekcję. Nie potrzebuję drewna, nie potrzebuję gwoździ, mam tego wszystkiego bardzo dużo. Jak będę potrzebował, to może się tym zainteresuje tak bardziej. O, tu można kliknąć. Przyjrzeć się kapliczce możemy. W oblepioną błotem głowę wciśnięty jest połyskujący w słońcu kamień.
Możemy wyjąć kamień. Okej. Ostrożnie wyjmuję kamień. I odchodzę. Świętokradztwo. Czy to jest kamień? Tak, to jest taki po prostu błyszczący kamyk, wartość 130. Jakbym chciał go odłożyć, to też mogę? Nie mogę. No dobra, wziąłem sobie kamień. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zły z tego powodu. Tam był jakiś most, to może go zostawmy na razie. Chodźmy zobaczyć tutaj na górze najpierw, czy coś ciekawego się znajdzie. Jest jakiś budynek. Dobra. Podoba mi się to, że czas tutaj nie płynie, więc na luzie mogę się rozglądać. Tam są drzwi. Tu też są jakieś okna, coś, ale takie jakby zabarykadowane. Tu jest dziura w ziemi, patrzcie. Perspektywa działa. No dobra, spróbujmy się dostać do tego domu. Zobaczymy, czy da radę. Przez okno jakoś? Nope. No to jakby takie... te drzwi są chyba czymś zablokowane z drugiej strony. No najwyraźniej. Ale tu też są drzwi, zobaczmy. Zamknięte. Tutaj z kolei potrzeba klucza. Słyszałem świnie. Mam nadzieję, że tutaj nie trzymają takich świń, jak tam, wiecie, w tej świniarni była taka ta wielka. No dobra, to widzę, że to będzie jakiś taki domek, być może istotny, być może nie, ale no łatwo się tutaj nie można dostać. Potrzebujemy klucza. No chyba, że jeszcze coś tutaj gdzieś znajdę. Może gdzieś tu ktoś schował kluczyk. W bucie na przykład, ale jedyne buty, które mieliśmy, z którymi mieliśmy do czynienia w tej gierce, to są buty w mojej kryjówce. Ja tam faktycznie przechowuję przedmioty, aczkolwiek nie klucze. Tu też jest mostek. No dobra. No to trzeba by przejść już chyba. Aha, znowu chyba widzę drewno. No zobaczmy. Czy aby na pewno ta drewno, kamienie, gwoździe? Nope. Mam tego naprawdę bardzo, bardzo dużo i w ogóle tego do niczego nie wykorzystuję praktycznie. Czasem ktoś mi tam rozwali okno, znaczy barykadę okna to naprawię, ale to... Oho, grzyby, no grzyby to ja zbieram, czyli wioska czy nie wioska, grzyby są wszędzie. A, tutaj zarośnięte korzeniami. No dobra, są kury, taka oto wieś. Szedł Grześ przez wieś. Jak to było? Nie, idzie Grześ przez wieś, worek piasku niesie, tak? Dobra, nieważne. W każdym razie tutaj ktoś jest. Dzień dobry. Kobieta. Można się przyjrzeć. Kobieta wpatruje się w ziemię pustym wzrokiem. Ona tam ma coś z tyłu. Ma skrzynkę. A co to? Laleczka. Mała plastikowa laleczka. Możliwe, że też jakiś taki relikt PRL-u, aczkolwiek ja nie kojarzę czegoś takiego. No nie wiem, ja takiej laleczki nie miałem, pewnie dlatego, że jestem chłopakiem, no to mi jakieś tam samochodziki kupowali, załatwiali i tak dalej, może nie laleczki. Ale może ktoś z was kojarzy taką laleczkę. Zabij świnie. Dobra, zabij świnie. Myślicie, że mówi o tej świni, którą widzieliśmy w świniarni? Wilk też sugerował, żeby zabić świnie. Ale z kolei inne sugestie w samej świniarni, ze strony jakichś tam postronnych wieśniaków, czy kto to tam był. Wieśniacy to byli, bo jak ich zabijałem, to tam były że zwłoki wieśniaka, czy coś takiego, nie? Oni z kolei mówili, że, znaczy sugerowali, że to dosyć ważna ta świnia dla nich jest. Oho. Twoja stara pierze w rzece. Piękny jest nasz las o tej porze roku. No nie powiedziałbym, ten las jest dosyć demoniczny. Też nie mogę wejść w interakcję, nie mogę tutaj nic podnieść. Czy to jest ten most, który widzieliśmy tam z lewej strony? Wtedy, tak, to jest to. To jest to, tutaj była ta... O, to. Dobra, czyli po prostu przyszedłem tutaj od drugiej strony. No musimy to wszystko dokładnie obadać.
No to skoro jestem od tej strony, to powiedzmy, że od tej strony sobie teraz zaczniemy badać tutaj na dole. Więcej kurczaków. Gdzie moje mięso? Należą mi się 2 kg za ten miesiąc. Tym razem Antek ci nie pomoże. Słyszysz? Dawaj te jebane mięso. Okej. Dzień dobry, przepraszam pana bardzo. A nie możemy wejść w interakcję z żadnymi postaciami. Tak mi teraz przyszło do głowy, ciekawe czy te postacie w ogóle mnie widzą. Czy ja jestem tutaj w ogóle dla nich realny? Lina. Lina do tej pory była tylko do ulepszania tego hotbaru oraz plecaka. Wartość 20. Nie, no też nie potrzebuję liny. Nie widziałem, żeby do czegoś jeszcze była potrzebna. A wszystko, co miałem poulepszać w związku z ekwipunkiem, to chyba poulepszałem. Zresztą lina to nie problem. Zawsze można to kupić u handlarza. Mamy u niego taką wielką reputację, że... Dobra, zobaczmy, może w tej skrzyni jest coś bardziej interesującego. Pewnie jest! Ej, a może kod jest taki, jak tu jest ustawiony? Nope. To by było dobre, nie? Każdy tak patrzy. No nie znam, nie? To by był akurat taki 0000. No dobra. Ej, a grzyby się psują? Czy też jest dla nich czas zatrzymany? Bo to dosyć istotna sprawa. Nie psuje się grzybeł. Okej. Grzyb się nie psuje. Także nie spieszy mi się. Łóżko można przeszukać. Mapa. Lokalizacja już znana, świniarnia. Aha, gdybyśmy świniarni jeszcze nie mieli namierzonej, to można by ją tutaj oznaczyć. Notka. Co za szczęśliwy dzień. Znowu się dziś spotkamy. Mam nadzieję, że będzie jej smakować. Nie ma ostatnio apetytu, ale to nic nie szkodzi. Mamy na to swoje sposoby, prawda? Musi dużo jeść. Wykopałem dzisiaj dla niej coś pysznego. Moja królowa... Nie, co tu jest napisane? Mocna? Nie. Królowa. Tylko ja mogę być blisko niej. Nikt inny. Nikt. Już nikt więcej nie zbliży się do ciebie. Musisz dziś zjeść wszystko, co przyniosę. Jak będziesz grzeczna, pokażę ci, co znalazłem dziś w lesie. Dafuk? Nie no, moja tu jest chyba, nie? Notka taka. Tajemnicza. Dobra, ciekawe, czy mi się uda jakiś szyfr znaleźć. Wypatrujemy różnych takich wartości liczbowych. Dobra, wejdźmy sobie do tego domu po drodze, skoro się napatoczył. Czego znowu? Poszli won z mojej chałupy. Nie ma mięsa. Aha, bo tam się dobijał ten koleś, tak? Maciora zdycha z głodu. Nie daje świniaków. Won, bo wypuszczę Antka. A, pewnie jakiś pieseł, co? Antek. Zamknięte. Potrzebuję klucza. Też zamknięte, dobra. Słyszycie te dźwięki? Pewnie słyszycie, bo czemu mielibyście nie słyszeć? Tu są takie agregaty, nie klikable. Nie można ich wyłączyć. Dobra, chodźmy sobie tutaj. Aha, ktoś tu jest. Ale zanim to zobaczymy, czy tu gdzieś nie można przejść. Zabarykadowane okno. Można rozebrać. Ta barykada jest zbyt mocno skonstruowana, by ją rozebrać. Zbyt mocno skonstruowana. Ciekawe pojęcie, nie? Zbyt mocno skonstruowana. Niech no tylko spróbuję tu wrócić. Konowa upierdolony. Mam nadzieję, że nie mówi o mnie. Dzień dobry. Kim jesteś? A nie, no chyba mnie widzi. Odejdź. Ognisko mogę mu przeszukać. Może... Co można znaleźć w ognisku? Pieczone ziemniaczki. Ostatnio trafiłem z ziemniaczkami w świniarni. Może tutaj też? Nope. Torba. Spalona torba lekarska. Kojarzy się z doktorem naszym znajomym, co? Ciekawe.
No dobra. A gdzie doktor? Aha. O, tu taki, to tak jakby mógł przez okno wejść. Dzień dobry. Drzewa. Drzewa pięknie szumią. Okej. Ktoś tu sobie śpi ze świnią w pokoju. Notka doktora. Zalecenia miejscowego doktora. Roztwór do usuwania pasożytów z jelit. Zalać orzechy naftą, dodać propolisu, odstawić na kilka dni, pić po jednej łyżeczce do herbaty dziennie. Takie zalecenia. Pigułka. A mogę wziąć, bo to ja mogę łykać i szybciej, znaczy i dłużej biegać, tak? Epsuje się ten grzyb jednak. Tylko tak jakoś może wolno. Ale jednak się psuje. No to trzeba będzie to odnieść. Dobra, chodźmy dalej. To jest nie clickable. To wygląda na... Aha, dobra, to nie wygląda na drewno. Znaczy wygląda na drewno, w którym nie ma drewna. Co to jest? Części broni palnej. No to bym wziął. Dzień dobry. Dobra, ten ma jakąś delirkę chyba. Nie wiem. Krzesło. Krzesło można przeszukać. Taśma. Mogę wziąć. Taśma tak często się nie pojawia. Termometr. Ło, takie termometry to ja kojarzę. Czy w sumie do dzisiaj są podobne, nie? Z wyglądu. Nie, szmat mam dużo. Nie chcę. Nie chcę szmat. Ja już teraz będę brał takie rzeczy, których potrzebuję, bo to nie ma sensu. No dobra. No, jakieś takie symbole na ziemi tutaj. Ale tutaj czuję klimacik. Między innymi dlatego, że... Siedzi zamknięty w chałupie od kilku dni. Że czas nie płynie. Będzie z nim tak jak z pozostałymi. Ja ci to mówię. Pójdzie w las i nie wróci. Dobra, zobaczmy czy... Mieszkańcy odwracają wzrok na mój widok. Nie jestem tu chyba mile widziany. No nie no, czyli widzą mnie, ale jakoś nie chcą ze mną zbytnio gadać. Tu nic nie ma. O, tu mogę wejść, ale takie zabarykadowane. Może mają tu coś do ukrycia, co? Ja sobie może w tym kierunku już otworzę. Szafa pusta. Stół przeniosę. Alkohol. No wezmę, no. Kurczę, alkoholu też jakoś bardzo nie potrzebuję, ale... Niech będzie. Półka. Pusta. Tu coś jest. A nie, to nie jest. Drewna nie ma. Jakiś krzyżyk na ziemi. Ło, panie! No złom mogę wziąć. Nie, zapałek to mamy dużo, nie chcę. Benzyna też mamy dużo, no ale benzynę to głupio tak zostawiać. Błyszczący kamyk wziąłem. Taki z krzyża jakiś. No dobra, alkohol zbieramy. Dzień dobry, słyszę cię. Ale cię nie widzę, słyszę. Ty gościu na łóżku byś się położył. Ale są jakieś takie dźwięki. Tej karteczki tu nie mogę podnieść. Widzę, że różne dziwne jazdy mają w tej wiosce, co niektórzy. No ale dobra. Jak tam ten grzybor? No wolno się psuje, dobra. Śniła mi się dzisiaj matka. Stała między drzewami... Kim jesteś? Chyba a naszą chałupą tam było, nie? Odejdź. Nie chcę sprawiać kłopotów. Tylko się rozglądam. Próbuję zrozumieć, o co tu chodzi. Studnia! To już ponad 10 lat, jak ją zabrali. Stara, zniszczona studnia. Gdybym znalazł długą, mocną linę lub łańcuch, mógłbym zejść na dół. Napraw studnię. Potrzebujemy... O, kojarzę ten przedmiot. To mogliśmy kupić gdzieś. Nie wiem, czy u wilka, czy u handlarza, ale coś takiego było. Pamiętajcie.
Tu coś będzie można z tą studnią zrobić. O, tu wejdę komuś przez okno. Tutaj taki ładniejszy ten domek. Szafa, syfon. Tak, kolejny relikt PRL-u. To procek kojarzy. Bateria, niech będzie, to za często nie leci. Jakieś korzenie wchodzą do domu. Co my tu mamy? O, tu będzie skrzyneczka. Piec. Piec pusty. Ale ja lubię tak przeszukiwać. Dlatego lubię na przykład w Fallouty grać te stare. Tam się tak chodzi i przeszukuje. Dzień dobry. Ten chyba nie jest zbyt rozmowny, jak większość. Skrzynka otwarta. No dobra. Chlebek, no... No nie wiem, no mogę wziąć, no najwyżej go zjem sobie na poczekaniu. Jakieś dziury. Dziura, duża dziura w ziemi. Możemy się przyjrzeć. Czego tu? Moje dziury. Ej, tam ktoś jest. Dać kopać w spokoju. W tej dziurze ktoś siedzi. Ledwo dostrzegam zarysy postaci. Wygląda jak dorosły mężczyzna z rozczochranymi długimi włosami. Cały umazany jest w błocie. O, ciekawe. To dość szeroki tunel. Na ziemi widać ślady palców. Widocznie wykopany został ludzkimi rękami. Ciekawe, dokąd prowadzi. O, takie rzeczy. Ha, to mogę od razu wejść tutaj. Tutaj żadnej liny nie trzeba. Aha, okej. Chwila, czas ruszył. To jest moja krajówka. No nie mówcie, że mamy skrót tutaj. Idę grzyba na pewno od razu przerobić. To mi się podoba akurat. To nawet mi się bardzo podoba. Mam nadzieję, że to nie jest taki chwilowy skrót. Dobra. Tak, baterię zostawię. Zrobię sobie jakiś wytrych. To sobie zrobimy w ten sposób. Też slocik. To się zmieści, to się zmieści, to się zmieści. Bla, bum, 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 bum. Dobra, reszta to tam nieważne. A taśmę mogę zmieścić jeszcze? Tak, zmieszczę taśmę. Piguły to nawet mogę zjeść na poczekaniu. Te kamyczki bym mógł w sumie zostawić. Te handlowe kamyczki. O, jedna, druga. Dobra, latarkę sobie będę miał. Znaczy pytanie, czy ja tu będę mógł wrócić, no ale podejrzewam, że... Uwaga, sprawdzamy. Dziura w ziemi. Tak, ej, ale fajne. Dobra. I czas zatrzymany. W wiosce mamy zatrzymany czas zawsze. Dobra, już wiem, o co chodzi z dziurami, gościu. Mogę jakoś z tobą pogadać? Nope. Ciekawe, czy coś tu się będzie działo. Dobra, obchodzimy dalej. Zatrzymany czas, pozbyłem się grzyba, zrobiłem sobie znowu więcej miejsca, badamy sytuację. Słyszę was. Dzień dobry. Kim jesteś? No nie mogę mu odpowiedzieć nawet, no. Stół, krzesło, Oho, grzyby kolejne. Bierzemy. Palenisko, ale takie nie mogę przeszukać. Tu jest skrzynka. Zobaczmy sobie. Szafa to jest. Martwy szczur. Pewnie będziemy mogli go gotować. Więcej ziemniorów. Ile tu może wejść? 5 maksymalnie. Dobra. To grzyby możemy cały czas zbierać. Tu jest blokada. Blokada w postaci korzeni. Tu są te dziury. Okej. Tylko teraz tak, no nie wiem, czy obchodzić naokoło, czy jak ja to mam zrobić, teraz ten dom. Bo widzę, że ta wioska to nawet duża jest, tu jeszcze się gdzieś idzie. Nie, moment, bo ja się tu pogubię. Dobra, tu jest jakby taki przesmyk pomiędzy drzewami, zostawmy to na razie. Teraz tak bardziej górę sobie tu obadam z tej lewej strony. Zaczynamy od tego miejsca, czy tu można gdzieś, o, jakieś przejście znalazłem tajne, nope. Ale to jest wielkie wszystko. Nie, zaraz, bo ja się tu pogubię. Pójdę sobie tą drogą najpierw.
Moment. Gdzie to jest? No tu jest ten most, kumam. Zaczęliśmy badać od tego miejsca. Tutaj sprawdzałem, tak? Muszę się zorientować w sytuacji, tak. To miejsce było sprawdzane, ale nie do końca, bo tu mieliśmy zamknięte drzwi, tu się ktoś dobijał i nadal się dobija. Dobra. To kojarzę. Z tym budynkiem nic nie zrobię. Ten budynek przeszukaliśmy. Tu była ta pani, tu była ta studnia. Coś się postaramy z nią zrobić prędzej czy później. I tutaj na dole wszystko przeszukałem. Dobra. To teraz na przykład tutaj bardziej w centrum, czy czegoś nie pominąłem istotnego. Tu jest no, pewnie drewno, którego nie potrzebuję. Tak jest, standardowo. Ale skoro mamy skrót do wioski, to nawet jakbym potrzebował jakiegoś drewna i tu jest czas zatrzymywany, to zawsze się mogę wrócić i coś sobie pozbierać, tak? Przynajmniej tak to rozumiem. Dobra, tego domku nie sprawdzałem. Spróbujmy tu jakoś wejść. A nie, to były te agregaty. To było to, co... Nie, to co... Nie, zaraz. Byłem tu? Nie, drzwi nie są pootwierane. Czy to w ogóle... A nie, to jest to przecież. Dobra, tu byłem. O ten domek mi chodziło. Ten domek musimy sprawdzić. Tu jest taka nieklikable świnia. O, tam są drzwi. Mam nadzieję, że otwarte. Albo tutaj od dołu sobie wejdę. Zamknięte. Wytrych. Mamy. Uwaga. A może stop? Może te górne będą otwarte. Szkoda wytrychu, może marnować. Może tak, zobaczmy najpierw tu. No tutaj klucza z kolei trzeba. Ale przez okno pewnie mogę wejść. Tak jest. Zobaczymy tutaj. Otwarte. Jest szafa, bandaże. No nie. Mam tyle szmat, że mogę sobie robić bandaże. Ja w ogóle z nich nie korzystam. A tyś kto? Złodziej! Myślicie, że mogę używać wytrychów tak przy kimś? Może najpierw powinienem wyjąć szafkę gdzieś tam na zewnątrz? Nie, no dobra, próbujemy. Wytrych użyć. Nikt nie protestuje. Paśma, bierzemy. Maszynka do mielenia mięsa. Chyba wiem, co to będzie za maszynka. Dokładnie o taką mi chodziło. Moja mama takiej używała dawno temu. Tutaj się do stołu przymocowywało. Widzicie, jest takie wkrętło fajne. Żeby to było stabilne i od góry się wsadzało mięso, kręciło tą korbką i tutaj wychodziło. To było odkręcable takie, żeby można było czyścić. Takie maszynki. Metalowa rurka. Mamy dwie do craftu. Tam coś tam potrzebne. Wartość 30. One się nie stakują. Nie chcę ich. Pamiętajcie, że one tu są. Dobra. Słoik z mięsem. Słoik z ugotowanym mięsem mielonym. To może będzie można przerabiać tam, wiecie, przy kuchence. Może kość też można. To sprawdzimy. To wezmę. Częstuj się. Smacznego. No, dziękuję. Klucza tu potrzeba, wytrych nie pomoże, tak? Zabarykadować, użyć klucza, otworzyć. Otworzyć nie można, dobra, klucza nie mamy. Nie, czyli tędy... Tędy się chyba nie da, ale jeszcze spróbuję naokoło tam przejść przez ten płotek. Zobaczymy. No, coś czuję, że jednak będę musiał użyć tego wytrychu. Męczył się, nie będę ziemniora jadł. Chyba tu nie wejdę tak łatwo, co? Nie, spacja nas tutaj nie wprowadzi. Nie, to jest wszystko ogrodzone. Dobra. No to w takim razie poświęcę mój drugi wytrych. I otworzymy sobie tamte drzwi. Może coś ciekawego znajdę. I będziemy mieli kolejną miejscówkę jakby tutaj obadaną. Na ile mogłem obadać oczywiście. Tutaj, tak. No dobra, no to wytrych poświęcam. Otwarte. Chyba więcej nie mamy, co? No. Nie mamy więcej wytrychów. Cóż za nieszczęście. Oby tu było coś godnego uwagi.
Na razie się nie zapowiada. No dobra, ale mamy tutaj nową miejscówkę, do której nie było dostępu. Drewno, no, no tak średnio potrzebuje. A nie, no nie ma nawet. A tutaj mamy piec do chleba. Ceglany piec do wypiekania chleba. Jakieś dziwne dźwięki. No wytrych potrzebny znowu. Dobra, to miejsce też musimy zapamiętać. Widzę, że wioska wymaga... wymaga trochę wytrychów tutaj. Kolejny piec do chleba. Nie ma tu jakichś grzybów, coś? No to, żebym sobie tu wszedł? Czyli i od tej strony, tutaj był kluczyk potrzebny, tak? A od tej strony można wytrychem otworzyć. No dobra, czyli pamiętamy, że tu potrzebny wytrych. No i idziemy dalej. Czyli tak, tutaj wszystko ładnie obadałem. Zjem sobie ziemniora może. Bo widzę, że ja tutaj lubię dużo biegać. I tak, dół był obadany fajnie. Jeszcze tutaj zobaczę raz. Ta, to było w porządku. Tę skrzynkę sprawdziliśmy. Tu nie było przejścia i teraz w takim razie będziemy szli tam na górę. No i tak się szybko męczy, nawet na ziemniaku. Dobra, nowe obszary. Zaczynamy od dołu, powiedzmy. Przez okno już widzę, że mogę wejść. No to może wejdźmy od razu. Dzień dobry. Nikt nie nauczył cię używać drzwi? Drewniana podłoga lepi się od warstwy ptasich odchodów oraz piór. Półka. Chleb. Mapa. Znowu świniarnie nam próbowali nanieść. No to świniarnia ważna tutaj. Dobra, chodźmy tutaj. Szafa. Pudełko z narzędziami. No dużo warte jest. Szkoda, że się nie stakuje. Butelek to mamy dużo, szmat mamy dużo. Dobra, powiedzmy, że pudełko z narzędziami to wezmę. Krzyżyk. Krzyżyk oblepiony błotem i patykami. Drewniany krzyżyk oblepiony błotem i patykami. Patykami. Mieliśmy już krzyżyk, ale taki inny. Ten wygląda inaczej. Ale te gałęzie tutaj, nie? Alkohol. Dobra, jeszcze nam się stakuje, tak? Nie, gdzie on mi wskoczył? A nie, ja go trzymam przecież. To zobaczymy, czy tam będziemy go mogli jeszcze stakować. Taśmę wezmę. Mamy znowu trzy, tak? To się otwiera? Otwiera się. Traktor można... O, mogę coś tu... Kierownica samochodowa. No to znowu takie dla Piotrka, nie? Ale to chyba nie potrzebuje. No jakby było potrzebne, to pamiętajcie, że tu jest. Wartość zero. O, czekajcie, bo to jakieś... O, można się przyjrzeć ruinie. Osmolone resztki drewnianej konstrukcji kurnika. Aha, po prostu. Kosz pełen jajek. O, może jajko będę mógł ugotować. Jeszcze więcej jajek. O, a jaką mają wartość? 10 jaj można zgromadzić. Każda wartość 5. No szału nie ma. Czerwone jajko. Wygląda jak zwykłe kurze jajo, z tą tylko różnicą, że jest czerwone. To takie kupowaliśmy od handlarza, nie? Grzyby. No, tam jest też jakiś domek. No dobra, no tutaj coś zgarnąłem. Przeszukujemy dalej. Metalowe drzwi. Zamknięte. Potrzebuję klucza. Wytrych tutaj nie pomoże. No okej. O, baba kura. To jest ta od wilka coś chyba, nie? On coś mówił, że będzie jakaś taka śmierdząca kurami. Rozmawiamy.
Fajnie są te postacie porobione, nie? Staruszka patrzy na mnie podejrzliwie. Zaborczo tuli do siebie swoje kury. Chyba, cholerniku jeden, nie przyszedłeś po kurki moje, co? Baba przykłada głowę jednej z kur do ucha, mamrocząc coś pod nosem. Po chwili się uspokaja. Ja wielu widziałam, jam wojny przeżyła, ale nie takie rzeczy, Bóg mi świadkiem. Tutaj nie miejsce dla człowieka, panie, nie dla kur. Plastikową kurkę możemy jej pokazać. Pieronie, skąd to masz? Gdzie to znalazłeś? Baba wydaje się niespokojna, kury zamilkły, czuć napięcie w powietrzu. Matko bosko kochano, to Jankowa kurka, mój dla niego podarunek, dla braciszka mojego. Kilka dni temu tak się zbiesił, mówiłam mu zostań, ty nieuczony, ty się nie znasz, a on nie słuchał i poszedł do tego człowieka. Masz, weź to. To do niego poszedł, widzisz go i już nie wrócił. Baba wciska mi do rąk pognieciony zdjęcie. Nowy wpis w dzienniku. Brat baby kury. Da fuk. Kobieta cała się trzęsie. Kura na jej ramieniu z trudem utrzymuje równowagę. Tylko wy mi zostałyście, moje siostrzyczki. Zdjęcie drogi możemy pokazać. Oj, pamiętam ja ci to miejsce. To już z 6 lat będzie, jak byłam tam ostatnim razem. Ta droga prowadziła kiedyś do sąsiedniej wioski. Można było nią dojechać do pobliskiego miasta. Teraz się tam nie dostaniesz. Drzewa wszyściutko pięknie zarosły. Plotkować możemy. Biedna Hanuśka postradała rozum. Chłop jej zrobił takie szkaractwo, że psy nawet na widok tego ogony kuliły. Biedaczysko. Chłopa spalili razem z chałupą, a dziwolonga zabrali gdzieś. Nie dziwota, wszystkie się ludziska bały. Baba uśmiecha się dobrotliwie, pokazując 3 żółte zęby. Dawno temu to było, ale pamiętasz to jeszcze, kurko, prawda? Ach, te akcenty logiczne. Dzięki Bogu za naszą Lochę. Biedactwo wygląda, jakby chore było, ale na moje to zdrowia ma więcej niż my wszyscy razem do kupy wzięci. Tylko dzięki niej mamy co do garnka włożyć. Aha, tu już się powtarza, tak? Matko bosko kochano, znów ten dziwoląg. Pies go ganiał i te jego skrzypce pierońskie. Kobieta czerwienieje na twarzy i zaczyna krzyczeć. Paszą won mi sprzed chałupy, skurwysynie jeden zajebany. No dobra, coś tu się dzieje. Coś tu zaczęło grać faktycznie. No dobra. Ale gdzie? A tu ktoś jest chyba. Przepraszam, już nie będę. Dawuk. Jak zabrał, nie? Muzyk. To nie moja wina. Wiem, że nie brzmią najlepiej moje skrzypeczki. One się trochę popsuły. Już nie będę grać. Przepraszam. Ale, a proszę pana, czy pan był w tej chacie? Chacie baby kury? Pan nie bał się jej, pan? Odważny pan jest. A widział ją pan? Piękną panią? Ona jest najpiękniejsza. Przyglądam się jej przez szczeliny w oknie. Obserwuję ją, jak zmienia się, pięknieje. Dla niej gram. Chcę, żeby była szczęśliwa, no bo chyba nie jest, bo baba kura ją zamknęła w tym pokoju. Ona ją więzi, zazdrości jej, nie pozwala nikomu do niej przychodzić, nawet mi. A ona bardzo dobrze wie, że podczas ostatniej kupałnocki wyłowiłem z rzeki wianek pięknej pani. Tak, proszę pana, baba kura wie, co to oznacza. O tak, zostanę mężem pięknej pani. Będziemy chodzić nad rzekę, proszę pana, i będę jej grał, proszę pana. Próbowałem ją uwolnić, ale baba kura pogoniła mnie. Zawsze to robi. Szukałem też drugiego klucza u pana Jana, ale teraz, gdy zniknął, nie wiem, jak dostać się do jego domu. Przytaknij. Taki dobry,
taki bardzo dobry. Pan jest jak on. Pan przypomina mi mojego tatę. Ale mój tata się zmienił, proszę pana. Tak, moja mama też. Oni już nie chcą słuchać. Nie chcą słyszeć o tym, jak mi smutno, proszę pana. Ojej, ale... Ale ja pana nudzę, prawda? Niech pan nie odchodzi. Niech pan posłucha. Niech pan nie odchodzi. Spod traktora rozlegają się nerwowe chrząknięcia. Może pan mógłby mi pomóc? Przytaknij. Proszę, niech pan znajdzie ten klucz do pokoju pięknej pani. Ma go ona, baba Kura. No, albo pan Jan. Pana Jana widziałem ostatnio, o, koło studni. Kiedyś bawił się tam ze mną. Wrzucaliśmy do studni kamienie i odbijaliśmy się w zwierciadle wody. Robiliśmy wtedy głupie miny. Tata mówił, żebym tak nie robił, bo mi zostanie. Teraz woda w studni jest wiecznie zmącona. Pokazuje dziwne obrazy. Studnia jest tutaj, w wiosce. Może tam go pan znajdzie. On często się tam kręcił. Kręcił się, zaglądał w głąb studni, wypatrywał czegoś lub kogoś. Ja muszę się ukryć. Przed babą. Wejdę do tego, no, tam gdzie ziarno trzymali. W południowo-wschodniej części głuchego lasu. Przyniesie mi pan ten kluczyk, jak znajdzie? Ja się odwdzięczę, proszę pana, ja i piękna pani. Ukryje się tam, gdzie ziarno trzymali. To ten silos pewnie, nie? Dobra, pokażmy mu jakieś przedmioty. Zdjęcie doktora mamy. To nasz doktor? On też jest taki dobry, odważny jak pan. Pomógł mi, pomagał wszystkim tutaj. Dał mi taką piękną maskę, żeby wyleczyć wszystkie moje choroby. Panu też by się chyba taka przydała. Zdjęcie drogi. Mama opowiadała mi kiedyś o takiej drodze. Mówiła, że podróżowali nią ludzie. Wychodzili z domów i szli nocą. Bałem się tej opowieści. Bałem się, że mama też tak wyjdzie z domu i mnie zostawi. Plotki. Słyszał pan o maciorze? Chłopi trzymają nieopodal maciorę. No, w świniarni. Nazywają ją matką wszystkich świń. Ponoć jest piękna. No, ale i ja jej nigdy nie widziałem. Nie pozwalają się do niej zbliżyć. Przeganiają mnie, zawsze mnie wszyscy przeganiają. Mały muzyk spuścił wzrok. Może panu by się udało ją zobaczyć? Gdyby udało się panu wejść do środka, to może wziąłby pan dla mnie kawałek mięska? Nigdy nie jadłem świńskiego mięska, a słyszałem, że jest bardzo dobre. Wziąłby pan trochę dla mnie? Maciora. No dobra. Klucz. Dobra, mamy sugestię z tą studnią, tak? No dobra, niech będzie z tą studnią. A to musielibyśmy ten łańcuch kupić, tak? Dobra, rozejrzyjmy się jeszcze dalej. A może chodźmy jeszcze do tej babki. Czy ona to jakoś teraz skomentuje? Może coś tutaj? Baba Kura, gdzie ona jest? Miała baba kokoszkę, kokoszkę, wsadziła ją w pończoszkę, hej. Na twój widok baba przerywa nucenie. A czego tutaj? Nie, nic nowego nie będzie. Dobra. Ciekawe, on mówił, że ona też ma kluczyk, nie? Ale to nie wiem. Dobra, skoro jest sugestia z tą studnią, to będziemy kombinować. Ale jeszcze chciałbym się rozejrzeć. Czyli tak, tu jest traktor. Jest ten muzyk cały czas, chociaż mówił, że będzie, ale to pewnie później. Pewnie będziemy mogli go znaleźć w tym silosie. Zniszczona studnia. Tutaj też linka jakby co. Tutaj byłem, tak? Tutaj były te jajka. Tu mamy jeszcze domek, tu się rozejrzę, jak tam nasze grzyby się nie psują za szybko. Dwa grzybki mamy, mamy te jajka, jeszcze szczura. Ciekawe, tutaj może to się uda upichcić, ale... Ale to się nie pali, nie? Aha, drewno znowu. Nope. Chodźmy tutaj dalej. No jest jakiś dom. Okno chyba nie jest zabarykadowane, więc sprób... A, nie można tędy przejść. A mogę to jakoś przesuwać? Nope.
Ale są drzwi. Może otwarte? Otwarte, dobrze. Mówił mi, że tak trzeba. Mówił, że to pomoże. Nie rozumiem. Ja ci pomogę zrozumieć. Tutaj przez sen ktoś gada. Notka. Palić w piecu mieszanką ziołową lub czy krumianek pokrzywa. Chorego trzymać w cieple. Dwa razy dziennie jedna łyżka soku z kiszonej kapusty. Ziemniory! Szmatek nie chce. Nie klikable. Co za smród. Oj, tak jakby coś tu gdzieś miało być. A latarkę sobie wypróbuję. Spalone ciało. Ręce i nogi ma związane łańcuchem. Mamy łańcuch bez kupowania. O, to się dobrze składa. Spalone ciało, piec. Do pieca go wsadzili. Ej, a może to jest... sugestia. Gdzie była ta notka? Aha, już jej nie ma. Trzymać w cieple. Tak mi się skojarzyło. W której to nowelce wsadzili dzieciaka do pieca na ileś tam zdrowasie? Kto to był? To było w Antku czy w Janku Muzykancie? To już tak dawno było, że nie pamiętam. Może jakieś takie nawiązanie, nie? Ale chyba nie. Nie, Janka Muzykanta to chyba pobili, no nie? Tak mocno, jak on te skrzypce chciał tam chyba wziąć, nie? To Antka chyba do pieca wsadzili, tak? Kurczę. To w podstawówce się czytało, to już trochę czasu minęło, nie? Tak było. Dobra, chwila, bo teraz co? No możemy na pewno tę studnię naprawić. Coś tam kombinować z nią. Czy ja tu mogę? Nie wiem. Nie wiem, no kur nie będę zabijał chyba, co? Myślicie, że jakieś mięso z kury do gotowania mogę pozyskiwać w tym piecu? A co jak się na mnie wkurzą ci wszyscy mieszkańcy wioski i zaczną mnie tutaj atakować i mi się jakiś kłeścior popsuje? Nie, tu jest po prostu ten mostek taki, to już nim szliśmy, tu przeszukiwałem. Chyba wszystko. Chodźmy naprawić te studnie. Ja bym tam sobie chętnie to badał. Na pewno jeszcze potrzebujemy wytrychu do jednego miejsca, nie? Grzyby na pewno trzeba by zostawić, bo się... No najpierw zobaczę, czy na pewno mogę te studnie zreperować, no ale pewnie mogę. Gdzie ona była? Gdzieś tu była, tu jest. Studnia. A, tam można coś wejść. Idziemy do studni od razu? Myślicie, że to będzie coś poważnego? Może tak, ogarnijmy się trochę. Czyli skorzystamy sobie z naszego skrótu. Ugotujemy, co tam mamy do ugotowania. Kurde, siedzę. Ja stopera nie odpalam przy tej serii. Nie wiem, ile trwa ten odcinek. Ale już pewnie... pewnie długo. Nie, to może inaczej zrobimy. Ja sobie tutaj to... tak, ogarnę sobie jeszcze sprzęcior. Teraz idzie czas, tak? A nie ma już handlarza. Nie mogę wytrychu zrobić, nie? Bo tam nam jednego brakuje. Trochę szkoda. Mogę alkohol zestakować? Mogę zestakować alkohol. Tutaj... dobra, gotowanko. A nie mogę tych jajek gotować. Tych słoików z mięsem też nie. Kości też nie mogę jakoś przetwarzać. Mogę jedynie to czerwone jajo. Mogę szczura martwego. I mogę grzyba. No, już niewiele brakuje do poziomu, ale...
Ale nope, to trochę śmieci wziąłem niepotrzebnie. To trzeba je będzie zostawić tam w wiosce z powrotem. To jeszcze to zrobię w tym odcinku. Chociaż tu się save tak fajnie zrobił, no ale dobra. No to blisko wszystko jest, nie ma problemu. Może tak, czyli te takie śmieci, z którymi nic nie mogę zrobić, przynajmniej na razie, zostawimy gdzieś blisko tej dziury może. Jakby to było kiedyś potrzebne, to może... Ma... O, tutaj taka skrzynka jest. To tutaj, a tylko cztery sloty. No ale dobra, powiedzmy jakieś słoiki bym tu zostawił. Kość, nie wiem, kość to chyba nie będzie. A, jeszcze te taśmy miałem, ale to zaraz. Czyli jajka nie były potrzebne, się okazało. A, te chleby też, to niepotrzebnie, to wszystko trzymam. Był tu jeszcze jakiś kontajner? Niech, no ja zobaczę, tu w tym domku. Tu jest coś... Piec, o, w piecu mogę zostawić jajka? Mogę, dobra, mam nadzieję, że się nie swajczą. Nie wiem, ten chleb tu też zostawię, te piguły też bym chętnie gdzieś zostawił jednak. O, tu jest jeszcze jakaś szafa, czekaj. No. Ziemniory jeszcze się będą... A nie, już mam max 5. To będziemy na ziemniorach jechać jakby, co? Chociaż pigułki pewnie lepiej działają, nie? Jeżeli chodzi o tę wytrzymałość. To może pigułki będę gromadził, ziemniory to schowam. Dobra. Niech tak będzie. To chodźmy jeszcze zrobić coś z tym pudełkiem. Dobra, ale mamy punkty zaczepienia. Jest powiązanie z tą świniarnią, możemy zejść do studni. Wiemy, że muszę z wytrychem tam jeszcze wpaść do jednego miejsca. Ale tu już mi się wydaje, że tak czy inaczej już taka końcówka w tym... na tych lokacjach, które teraz obchodzimy. A to już się nie mieści. Ach, no. Tutaj jeszcze mieliśmy trochę miejsca. Dobra, powiedzmy, że zostawię to i to. Benzyny nigdzie na razie dolewać nie będę. No to jeszcze zostawię tutaj te dwa kanistry, powiedzmy. Latarka, ja wiem, no tam niby coś tam oświetla, szału nie ma. Ta lampa mi się wydaje naprawdę fajnym przedmiotem. Dobra, czyli plan jest taki. Robię sobie tutaj save przy piecu. O. I w następnym odcinku idziemy do wioski, schodzimy do tej studni i będziemy kombinować sobie dalej. A tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.